Teraz Marian Banaś. W jakiej sytuacji jesteśmy my jako państwo, Konfederacja? No tak, ja myślę, że tutaj wszystkie zgodzimy się, że miejsca dla takich osób w polityce po prostu być nie powinno. Ja się zastanawiam, dlaczego właśnie działanie, takie konkretne służby, jak zwrócenie sprawy do prokuratury nastąpiło dopiero teraz, ponieważ ta kamienica nie istnieje od wczoraj, ten człowiek nie istnieje tutaj w przestrzeni publicznej od tygodnia, tylko ta sprawa się toczy. I pomimo tego ten człowiek dostaje kolejne nominacje, dostaje kolejne pozycje i cały czas jest wywyższany, cały czas jest pokazywany na konkretnych, ważnych stanowiskach państwowych. I ja się zastanawiam w takim razie, jeżeli służby, jeżeli państwo nie jest w stanie spełnić swoich takich podstawowych funkcji, nie jest w stanie wywiązać się ze swoich podstawowych obowiązków, jak chociażby właśnie rzetelne sprawdzenie tego, kto zajmuje takie, a nie inne pozycje, no to w takim razie od czego to państwo jest? Jeżeli nie potrafi podstawowych swoich takich funkcji spełnić już na tym etapie, no to jak my, jako obywatele, mamy się czuć w takim państwie bezpiecznie? Konfederacja, wolność i niepodległość.